Drodzy mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie, rok 2020 na pewno zapadnie nam w pamięć. Jest inny we wszystkim. Ale mam nadzieję, że żar, który jest w naszych sercach, który rozpala się właśnie w tym okresie świąt Bożego Narodzenia, będzie taki jak zwykle. Że spędzicie Państwo czas ze swoimi najbliższymi. Że słowa takie jak miłość, jak przyjaźń, jak dobro, jak to, co łączy ludzi, uścisk dłoni, będzie z nami. Mówię tylko o tych najbliższych, dlatego że nie będzie możliwości spotkać się i tradycyjnie w drugi dzień świąt pojechać do innych. Życzę Państwu spokoju na te święta Bożego Narodzenia 2020 roku. Niech pod choinką wylądują marzenia. Niech się spełni to, co Państwo macie głęboko ukryte w swoich sercach. Tego życzę Wam, drodzy mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie. Bądźmy ze sobą razem, z tymi najbliższymi. Wiara, nadzieja i miłość to wartości, które od zawsze towarzyszą człowiekowi, a szczególnego znaczenia nabierają w okresie Bożego Narodzenia. W imieniu samorządu powiatowego chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby zbliżające się święta, zupełnie inne niż te, które pamiętamy, były pełne wiary, nadziei i miłości. Życzę Państwu zdrowia, szczęścia i pomyślności. A rok 2021 niech będzie czasem powrotu do normalności, tej normalności sprzed pandemii. Życzę Państwu realizacji wszystkich celów zawodowych, ale przede wszystkim realizacji celów osobistych. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście tegoroczne święta sprawiają, że przede wszystkim życzymy sobie zdrowia. I ode mnie też, dla wszystkich moich parafian, dla wszystkich mieszkańców Krosna Odrzańskiego i okolic składam życzenia właśnie bardzo dobrego zdrowia. Ale dbajmy też o to zdrowie duchowe. Niech Boża łaska rozlewa się na nasze życie, na nasze rodziny i opromienia nasze plany, nasze marzenia. Życzę też pogłębienia więzi rodzinnych, bo faktycznie czas epidemii sprawił, że z wieloma osobami nie mamy już tak ścisłych kontaktów, jak to było wcześniej. Niech te święta będą świętami więzi rodzinnej, więzi z Panem Bogiem, więzi między nami. W rodzinach, wśród bliskich, znajomych. Jest tyle innych możliwości teraz przez telefon, przez Skype'a, przez różne inne formy, gdzie możemy siebie zobaczyć, nawet będąc fizycznie daleko, ale duchowo bardzo, bardzo blisko. Szczęść Boże na te święta Bożego Narodzenia. Ostatni piątek roku, 25 grudnia, Boże Narodzenie. Przed nami serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Powiemy o specjalnym urządzeniu ułatwiającym m.in. składanie dokumentów do urzędu. Pokażemy nowe inwestycje w gminie. Powiemy także o apelu, który zwraca uwagę na brak żeglowności Odry. Dzisiaj imieniny obchodzą Eugenia i Mateusz, jutro Dionizy i Szczepan, a w niedzielę Jan i Żaneta. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 8.07, a zajdzie o 15.53. Nie ma nic wspanialszego niż zakomunikować, że ten dzień jest dłuższy o 2 minuty od poprzedniego. Już wkrótce mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie będą mieli jeszcze łatwiejszy kontakt z urzędem. Co ciekawe, żeby załatwić sprawę, nie będą musieli kontaktować się z urzędnikami. Bez zbędnych kolejek, bez niepotrzebnych kontaktów. Kilka kliknięć
i po sprawie. A to wszystko dzięki urzędomatowi, który stanął w budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Sytuacja na świecie związana z pandemią wymusiła na nas szukania nowych rozwiązań i nowych kanałów kontaktu z naszymi mieszkańcami. W związku z tym zakupiliśmy urzędomat, który w sposób bezkontaktowy z urzędnikami pozwoli mieszkańcom dokonywać opłat, składać pisma urzędowe w sposób ergonomiczny, szybki, bardzo intuicyjny. W czasie pandemii koronawirusa, gdy w wielu sytuacjach staramy się ograniczać kontakty do minimum, urzędomat może okazać się strzałem w dziesiątkę. To wielofunkcyjne urządzenie, które będzie umożliwiało nie tylko składanie dokumentów, ale także wprowadzanie opłat. Wszystkiego będzie można dokonać w kilku prostych krokach. Ergonomiczna budowa urządzenia sprawia, że ono jest bardzo przyjazne dla mieszkańców. Łatwo dokonuje się i opłat, i łatwo składa się pisma. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne. Płatności będzie można dokonać zarówno gotówką, kartą, jak i telefonem. Urządzenie jest wykonane z solidnych elementów, które uniemożliwiają próby kradzieży. Urzędomat jest antywłamaniowy. Urządzenie jest zbudowane z bardzo mocnej stali. Jest one złożone z dwóch stron, z panelu przedniego dla dostępu do klienta. Jest przywiercone z drugiej strony, także nie da się tego ruszyć, że tak powiem. Urządzenia dostępne dla klienta, które umożliwiają nam płacenie kartami płatniczymi, są wykonane ze stali nierdzewnej, więc też są wadaloodporne. No i też także mamy system monitoringu w samym urządzeniu, który cały czas obserwuje osobę, która płaci. Istnieje także opcja wczytania kodów QR. Opłat będzie można również dokonywać poprzez czytanie kodów QR, które mamy nadrukowane na naszych decyzjach podatkowych. Mieszkaniec będzie mógł podejść z takim kodem, przyłożyć go do czytnika i wtedy nie będzie musiał uzupełniać już żadnych innych danych. Urzędomat będzie czynny od 4 stycznia w godzinach od 6 do 22. O tym, że razem osiąga się więcej, już nie po raz pierwszy można przekonać się w gminie Krosno-Odrzańskie. Współpraca na linii gmina-sołectwa układa się bardzo dobrze, czego efekty można dostrzec w wielu miejscowościach. Dzięki takiej współpracy od kilku dni można przemieszczać się nowym chodnikiem w Czarnowie. Fundusz sołecki został przeznaczony na tę inwestycję. Całe już od kilku lat przeznaczamy w naszej miejscowości na chodniki. Udaje nam się ze współpracą z gminy, tutaj wielkie podziękowania dla pana burmistrza Marka Cebuli, bo akurat do tego chodnika to inwestycja ponad 60 tysięcy, także 40 tysięcy z urzędu miasta nas tutaj wspomogli i mogliśmy w jednym roku zrobić etap tego chodnika. Jakbyśmy robili go sami, to na pewno byśmy potrzebowali 3 lat, żeby udało nam się z funduszu sołeckiego uzyskać ten chodnik. A jak widzimy, i cała tutaj ulica, że tak powiem, pięknieje, od razu inaczej się prezentuje, ale też i bezpieczeństwo, to jest najważniejsze, jest już zapewnione, no bo już wszyscy będą się poruszać tym chodnikiem, a nie tutaj drogą. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Z nowej drogi cieszą się nie tylko władze gminy czy sołectwa, ale przede wszystkim mieszkańcy, bo to przecież oni na co dzień będą z tego chodnika korzystać. Bardzo dziękujemy burmistrzowi za takie dotacje. Tutaj jest sołtys Czarnowa. Bardzo dziękujemy jemu za pomoc, za demonstrację tego chodnika i jesteśmy zadowoleni jako mieszkańcy Czarnowa. Bardzo dziękujemy za wszystko, naprawdę. Za jego w ogóle starania, w ogóle takie, no, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Ja jestem bardzo zadowolona, że tu ten chodnik jest, bo żeśmy tak długo czekali na ten chodnik. No i wreszcie zasługa tego naszego sołtysa, że to już ta firma ruszyła tu i fajnie, fajnie, jestem zadowolona z tego chodnika. Nowy chodnik o długości blisko 400 metrów znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców, którzy w końcu nie będą musieli przemieszczać się poboczem. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W ramach tutaj naszej wspólnej współpracy funduszów z pana sołtysa i gminy powstało 390 metrów bieżących chodnika. Koszt inwestycji to jest 63 tysiące złotych, z czego 23 tysiące
był z funduszu sołeckiego 40 tysięcy z urzędu gminy. Chodnik w Czarnowie, będący efektem połączenia funduszu sołeckiego oraz pieniędzy z gminy, to nie jedyna inwestycja na terenie gminy zrealizowana w ten sposób. Bez finansowego wsparcia ze strony urzędu wiele inwestycji mogłoby nie dojść do skutku. W ramach wykorzystania funduszu sołeckiego w ostatnim czasie zostały zrobione chodniki w Sarbii i w Szklarce Radnickiej. W Sarbii mieszkańcy także mogą cieszyć się z nowego chodnika, który wpłynie na komfort przemieszczania się pieszych. To także wynik współpracy na linii gmina Sołectwo i połączenie pieniędzy funduszu sołeckiego z gminnymi. Został zakończony chodnik, który był rozpoczęty w 18 roku za poprzedniego sołtysa. Było około 150 metrów i teraz 150 i 270, także tam około 400 metrów tego chodnika zostało skończone. Dofinansowanie i pomoc Urzędu Miasta, także częściowo są pieniądze sołeckie z funduszu sołeckiego, ale bez pomocy gminy byśmy tego chodnika nie zakończyli i za to chcę podziękować to burmistrzowi, zastępcy siemińskiemu, który był w to zaangażowany bardzo dobrze. Tu nawet na zebraniach pomagał, żeby to się dobrze wszystko skończyło. Pani Lilianie też dziękuję, bo i duży wkład tu Pelec wniósł, bo tu nawet za nami stoi budka przystankowa. Dzięki nim też to powstało. Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo w Sarbii jest także przydrożne lustro. A także w tym roku, co się rok kończy, to bardzo dużą pomoc dostaliśmy do Urzędu Miasta i chciałem to serdecznie właśnie podziękować. O tym, jak ważna jest współpraca, doskonale wie burmistrz, który od lat rozwija współpracę właśnie na linii gmina Sołectwa, ale nie tylko. Gmina Krosno-Odrzańskie to nie samo miasto Krosno, ale także wszystkie sołectwa. Współpraca na tym poziomie jest niezwykle istotna dla całej społeczności, całej gminy Krosno-Odrzańskie. Wspólnymi siłami zawsze można więcej, ale co najważniejsze, chyba nie ma nic tak irytującego jak to, jak rano wychodzimy z domu i codziennie trafiamy na błotnistą drogę albo trafiamy na tę samą dziurę w chodniku, bądź wyjeżdżamy drogą, która jest nieutwardzona, a latami czekamy na realizację takiej inwestycji. Dzisiaj tutaj w Czarnowie wspólnymi siłami możemy się cieszyć nową inwestycją. To jest około 400 metrów bieżących chodnika, który był bardzo istotny z punktu widzenia nie tylko wygody mieszkańców, ale także bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w ruchu, który tutaj panuje. Tą drogą często przejeżdżają ciągniki wracające z pól, a także samochody, które zwłaszcza w okresie zimowym i kiedy mamy bardzo krótki dzień, często robi się szybko, zapada zmrok, robi się ciemno i jest tutaj ślisko, to miejsce mogło narażać na niebezpieczeństwo przemieszczające się osoby wzdłuż drogi. Dzisiaj po tej inwestycji możemy powiedzieć, możemy przejść suchą nogą, a przede wszystkim bezpiecznie. Niech ten chodnik służy mieszkańcom przez następne dziesiątki lat i niech będzie takim symbolem wspólnej pracy dla dobra i na rzecz innych mieszkańców. Dodajmy tylko, że uchwalony budżet 2021 przeznacza jeszcze większe pieniądze na fundusz sołecki niż w tym roku. Okres okołoświąteczny to bardzo często okazja na niesienie pomocy innym. W tym wyjątkowym czasie myślimy nie tylko wyłącznie o sobie czy najbliższej rodzinie, ale także o osobach, które miały lub mają w życiu odrobinę mniej szczęścia. Grupa uczniów z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie-Odrzańskim niesie pomoc i świąteczne podarki także w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Niosąc radość, podopiecznym domu dziecka uczniowie wspólnymi siłami przygotowali świąteczną paczkę dla dzieci z powiatowego domu dziecka w Krośnie-Odrzańskim. Myślę, że jakieś parę drobiazgów, które Wam dołożymy do świąt, spowodują, że będą one lepsze. Wy macie mieć przede wszystkim w sercu dużo radości i uśmiechu. Radości i uśmiechu dla każdego z Was i każdego człowieka, którego otaczacie. Rozumiemy to, tak? Uwaga. Młodzież z klasy mundurowej Krośnieńskiej Szkoły Średniej udowadnia, że niezależnie od sytuacji i warunków można na nich polegać. Udowadniają również, że niewiele trzeba, by na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech.
Niesienie pomocy jest ważne, szczególnie teraz w okresie świąt. Równie ważna jest pamięć o miejscowych seniorach, którzy w trosce o zdrowie i życie nie chcą ryzykować wycieczki po świąteczne zakupy. To właśnie dla nich w Centrum Aktywności Lokalnej na Poddaszu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych we współpracy m.in. z lokalnymi mieszkańcami przygotował pakiety wigilijne dla najbardziej potrzebujących seniorów z gminy Krosno-Odrzańskie. Wszystko to w ramach promocji wolontariatu. Pomysł dzisiejszej akcji powstał spontanicznie w trakcie realizacji przez nas wcześniejszych działań związanych z aktywizacją młodzieży w trakcie tego trudnego okresu pandemii. Działamy w ramach projektu Partnerstwo dla Wolontariatu realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner regionalny Korpusu Solidarności, projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Jest to projekt mający na celu wsparcie, wzmocnienie działań wolontariatu długofalowego. Udało nam się pozyskać produkty, które nam pozwolą przygotować taką kolację wigilijną, jak to widać młodzież pakowała, dla osób samotnych potrzebujących takiego wsparcia w tym trudnym okresie. Do akcji dołączyła Straż Pożarna, która nie odmawia pomocy potrzebującym. W projekcie i organizowaniu świątecznych pakietów chętnie pomagały też dzieci. W tej trudnej sytuacji seniorzy sobie nie wyjdą do sklepu, bo mogą się zarazić i dlatego rozdajemy ludziom samotnym żywność. Bo sami gdyby poszli, to mogliby się zarazić, a starsi się szybciej mogą zarazić właśnie. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Projekt Partnerstwo dla Wolontariatu realizowany przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ma charakter pilotażowy. W jego ramach kilkanaście potrzebujących osób z terenu naszej gminy otrzymało potrawy wigilijne. Całość akcji została przeprowadzona zgodnie z obecnie panującymi normami. Projekt jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Dbając o rozwój społeczno-gospodarczy gminy Krosno-Odrzańskie, wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zwiększenie potencjału regionu apelujemy o podjęcie realnych działań ukierunkowanych na przywrócenie żeglowności Odrze oraz stworzenie warunków do odbudowy i rozwoju infrastruktury rzecznej w Krośnie-Odrzańskiej. Walka o rozwój turystyki odrzańskiej trwa. Radni Rady Miejskiej w Krośnie-Odrzańskim wystosowali apel o przywrócenie żeglowności Odrze oraz stworzenie warunków do odbudowy i rozwoju infrastruktury rzecznej w Krośnie-Odrzańskim. W piśmie skierowanym do parlamentarzystów oraz ministerstw zwracają uwagę na fakt, że żegluga śródlądowa w Polsce ma obecnie znaczenie marginalne zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Przyjęliśmy apel do władz administracji krajowej, wojewódzkiej, aby ująć w planach, szerokich planach na przyszłość o udrożnienie naszej rzeki Odry. Jak wiemy, żegluga śródlądowa jest bardzo takim najbardziej zrównoważonym, jeśli chodzi o transportowość, obszarem i też niewykorzystanym, tak? Stąd też gdzieś tam ten apel z prośbą o wzięcie pod uwagę, że jest tu niewykorzystana sfera i że zwracamy się z prośbą do władz o to, żeby taką żeglowność naszej Odrze przywrócić. Odra ma olbrzymi potencjał turystyczny. Niestety nie jest on odpowiednio wykorzystany. Już sam brak żeglowności Odry to spory problem, z którym obecnie trzeba się mierzyć. Przez to na przykład Zefir nie zawsze mógł być na miejscu. Sam brak żeglowności już jest sam w sobie problemem. Rok 2014 nam pokazał, że jest dla kogo to robić. Jest ogromny potencjał w naszej Odrze, w ogóle w turystyce odrzańskiej. I brak żeglowności powodował przez ostatnie lata, że niestety Zefirem nie dawaliśmy rady dopłynąć w miejsca, w które byśmy chcieli. Straciliśmy bardzo dużo klientów, straciliśmy bardzo dużo fajnych atrakcji, imprez, chociażby niejednokrotnie niestety Dni Krosna, czyli Rybobranie. Jednym z problemów jest klasa żeglowności Odry, która obecnie nie pozwala na rozwój turystyki. Gdyby ta Odra była bardziej żeglowna, gdyby ona była doprowadzona chociażby do trzeciej klasy, nawet do czwartej klasy, my byśmy już mogli jako turystyka odrzańska, jako Zefir moglibyśmy spokojnie dopływać także do Was, moglibyśmy obsługiwać te wszystkie rejsy, a lata poprzednie też pokazały, jak duże jest oczekiwanie na tego typu atrakcje i mam nadzieję, ja też się przyłączam do tego apelu i mam nadzieję, że wspólnymi siłami sprawimy, że już za kilka lat będziemy się mogli cieszyć Odrą i w pełni wykorzystywać jej potencjał.
Apel to dopiero pierwszy z wielu kroków potrzebnych do powrotu żeglugi na Odrze. Mamy też tego świadomość, że to nie odbędzie się tu i teraz. To są bardziej działania stricte na przyszłość, tak? Dla przyszłych pokoleń zamieszkujących gminę Krosno-Odrzańskie, ale działamy już dziś futurystycznie, patrząc do przodu i zwracając się do władz o to, żeby takie plany zostały na przyszłość podjęte. Dodajmy, że żegluga śródlądowa należy do najbardziej zrównoważonych i ekologicznych gałęzi transportu, co jest szczególnie ważne w czasach minimalizowania ilości emisji szkodliwych związków do atmosfery. Pod koniec roku mamy bardzo dobrą wiadomość z krośnieńskiej mediateki. Placówka w Krośnie Odrzańskim została wyróżniona przez jury Nocy Biblioteki Platona za najciekawsze wydarzenie tegorocznej akcji Nocy Bibliotek. Noc Bibliotek to impreza, którą organizujemy od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy zorganizowana była w dość trudnych okolicznościach ze względu na ograniczenia i panujący reżim. Jednak udało nam się przeprowadzić. Jak zwykle uczestnicy wyszli z uśmiechem na twarzy, z poczuciem realizacji, zadowolenia. Jednak dużą niespodzianką było dla nas to, że zostaliśmy wyróżnieni przez jury Nocy Bibliotek. Mediateka w Krośnie Odrzańskim znalazła się w gronie 100 bibliotek w Polsce, które zorganizowały najciekawszą noc dla dorosłych. Wtedy jeszcze pandemia pozwalała na organizację niedużych spotkań w reżimie sanitarnym. Żałujemy, że nie udało nam się zorganizować Nocy Bibliotek dla dzieci. Ona też już od wielu lat gości w naszym kalendarzu corocznym, corocznych imprez. Dzieci również są zadowolone, jednak w tym roku przypadła na dzień, gdzie wzrost zachorowań w kraju był na tyle wysoki, że została ona odwołana w ostatniej chwili. Tego typu wyróżnienie jest motywacją do dalszej pracy na rzecz mediateki i oczywiście czytelników, którzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez pracowników placówki. Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia. Jest ono dla nas dodatkowo cenne ze względu właśnie na panującą sytuację i jesteśmy zadowolone, że zostałyśmy wyróżnione, nasza praca została zauważona. Jednak trzeba pamiętać, że Noc Bibliotek dla Dorosłych to nie tylko ogrom włożonej pracy przez panią Kasię i panią Elę, które organizują tą Noc Bibliotek dla Dorosłych, ale również samych czytelników, tak? To jest zasługa, bo gdyby nie oni, to nie organizowalibyśmy takich imprez dla czytelników. Nagrodą jest nie tylko dyplom, ale także duży pakiet książek związanych tematycznie z hasłem Klimat na czytanie. Dziki przebywające w pobliżu posesji to często spory problem dla mieszkańców. Jeśli te zwierzęta upodobają sobie jakiś teren, to mogą wyrządzić na nim sporo szkód. Chyba nikt nie chciałby stanąć z dzikiem oko w oko, a tym bardziej z gromadą dzików, bo są to zwierzęta stadne. Problem z dzikami pojawił się w Marcinowicach i ulicach przyległych do wsi. Szybko podjęto interwencję. W związku z tym, że rolnicy wykosili większość upraw, m.in. kukurydzy, dzikie żerują na co dzień w uprawach, przeniosły się na tereny wsi Marcinowice i ulicy Jaskółczej w Krośnie. Tereny te są bardzo silnie zakrzaczone i zachwaszczone i dziki upodobały je sobie. W nocy wychodząc na żer i ryjąc, niszczą przyległe ogródki mieszkańców. Straż Miejska na podstawie licznych telefonów mieszkańców posiadających zniszczone tereny zwróciła się do urzędu o zakup preparatu do odstraszania dzików. Urząd zakupił preparat o nazwie Antydzik i przekazał Straży Miejskiej oraz Sołtysowi wsi Marcinowice w celu rozmieszczenia preparatu w odpowiednich miejscach. Przy okazji uspokajamy, środek używany do odstraszania jest naturalny, jego celem jest wyłącznie odstraszenie dzików. Produkt jest bezpieczny dla zwierząt domowych. To wyjątkowy, jednocześnie trudny rok szkolny dla wielu placówek, także dla Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Krośnie Odrzańskim. Uczniowie tej szkoły również podlegają koronawirusowym obostrzeniom. Okazuje się, że nie przeszkadza im to jednak w osiąganiu sukcesów. Tym razem był to sukces w zielonogórskim konkursie skrzypcowym. Czwarty zielonogórski konkurs skrzypcowy odbywał się w Zielonej Górze w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Wystartowały w tym konkursie nasze dwie uczennice, Laura Kusko i Zuzia Przyspolewska. Bardzo ładnie się zaprezentowały w swojej grupie, uzyskały czwarte miejsce ex aequo.
No, trzeba dodać, że była to bardzo nietypowa edycja konkursu, jak właściwie wszystko w roku 2020 jest inne. Pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach nietypowy przebieg konkursu. Zamiast występów przed jury i publicznością, konkurs przeprowadzono w formule nagrań audio-wideo. Dziewczyny nie miały możliwości wystąpienia przed publicznością, przed jurorami bezpośrednio na żywo, tylko przygotowywały nagranie swojego występu i na podstawie nagrań wszyscy uczestnicy byli oceniani w tym konkursie. W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół muzycznych z regionu województwa lubuskiego. Szkoła muzyczna w Krośnie Odrzańskim stara się dostosować do panującej sytuacji pandemicznej, podobnie jak jej uczniowie, którzy nie mają możliwości zaprezentowania swojego talentu przed publicznością. Dlatego grają z domu, ale efekty ich pracy są dostępne w internecie. Tutaj nauczyciele wpadli na pomysł, aby właśnie prezentacje dzieci umieszczać na naszym Facebooku szkolnym. I w związku z tym co kilka dni dzieci, które czują się gotowe, czują się na siłach, chcą się podzielić właśnie radością z muzykowania, pokazaniem tego, co przygotowały. No, mają możliwość oczywiście we współpracy z nauczycielami zaprezentowania swoich właśnie produkcji muzycznych, swoich występów domowych gdzieś tam szerszemu gronu. Warto śledzić facebookowy profil Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Krośnie Odrzańskim, chociażby po to, by obejrzeć wyjątkowy koncert klasy pierwszej. Wyjątkowy, bo przeprowadzony nie tak jak dotychczas, a tak jak można, czyli za pomocą internetu. Klasa pierwsza ma w każdym roku szkolnym swój pierwszy występ w grudniu, w okolicach właśnie gdzieś tam 6-8 grudnia. No również w tym roku musieliśmy inaczej to zorganizować. Pierwszaki są bardzo przejęte swoim występem. Jest to zawsze bardzo wyjątkowa uroczystość, na którą przychodzą rodzice, dziadkowie, inni krewni, często panie ze szkół podstawowych. Także jest to naprawdę bardzo wyjątkowy koncert, bo to pierwszy występ przed publicznością, gdzie trzeba właśnie, oprócz tego, że pięknie nauczyć się grać, trzeba również odpowiednio się ubrać, zaprezentować. Uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w dalszej nauce zdalnej, bo w końcu będzie powrót do tradycyjnego trybu nauczania. To nie jest dobra wiadomość dla użytkowników miejscowych obiektów sportowych. W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obiekty ośrodka sportu i rekreacji, hala sportowo-widowiskowa w górnej części miasta oraz centrum rekreacyjne i stadion w dolnej części będą nieczynne od 25 grudnia do 17 stycznia włącznie. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z kierownikami obiektów. Hala sportowo-widowiskowa i boisko wielofunkcyjne to Krzysztof Kamiński, telefon 506 289 679, a centrum rekreacyjne i stadion to Tadeusz Przeździęk, telefon 506 289 657. Dwa mecze w ciągu kilku dni i całkiem niezły rezultat. Tenisiści stołowi z Krosna Odrzańskiego zmierzyli się z dwoma zespołami z różnych rejonów ligowej tabeli. W spotkaniu siódmej kolejki lubuskiej czwartej ligi tenisa stołowego tęcza Homanit Krosno Odrzańskie na wyjeździe zmierzyła się z sąsiadem z tabeli, Prusem Żary. Przed spotkaniem gospodarze z Żar zajmowali trzecie miejsce w lidze o 2 punkty, wyprzedzając ekipę gości. Jednak to zespół tęczy Homanit Krosno Odrzańskie pokonał gospodarzy 10-6, dzięki czemu zrównał się punktami z przeciwnikiem. Natomiast w weekend odbyła się 8. kolejka, tym razem tenisiści tęczy grali mecz domowy, a ich rywalem był ostatni zespół w tabeli, Pogoń Wschowa. Mecz zakończył się pogromem, gospodarze wygrali 10-0. To były ostatnie mecze w 2020 roku, kolejne serie gier już w 2021. We'll be right back.
chłodno, ale bez dużych opadów śniegu. Może lekko ubielić okolice, ale sanek wyciągać nie ma po co. Jutro temperatura w dzień na poziomie 1 stopnia w plusie, w niedzielę 0. W nocy za to mrozik, minus 4 stopnie, a to oznacza, że będzie ślisko na drogach. Zalecamy ostrożność. Drodzy mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie, rok 2020 na pewno zapadnie nam w pamięć. Jest inny we wszystkim, ale mam nadzieję, że żar, który jest w naszych sercach, który rozpala się właśnie w tym okresie świąt Bożego Narodzenia, będzie taki jak zwykle, że spędzicie Państwo czas ze swoimi najbliższymi, że słowa takie jak miłość, jak przyjaźń, jak dobro, jak to, co łączy ludzi, uścisk dłoni, będzie z nami. Mówię tylko o tych najbliższych, dlatego że nie będzie możliwości spotkać się i tradycyjnie w drugi dzień świąt pojechać do innych. Życzę Państwu spokoju na te święta Bożego Narodzenia 2020 roku. Niech pod choinką wylądują marzenia. Niech się spełni to, co Państwo macie głęboko ukryte w swoich sercach. Tego życzę Wam, drodzy mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie. Bądźmy ze sobą razem, z tymi najbliższymi. Wiara, nadzieja i miłość to wartości, które od zawsze towarzyszą człowiekowi, a szczególnego znaczenia nabierają w okresie Bożego Narodzenia. W imieniu samorządu powiatowego chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby zbliżające się święta, zupełnie inne niż te, które pamiętamy, były pełne wiary, nadziei i miłości. Życzę Państwu zdrowia, szczęścia i pomyślności. A rok 2021 niech będzie czasem powrotu do normalności, tej normalności sprzed pandemii. Życzę Państwu realizacji wszystkich celów zawodowych, ale przede wszystkim realizacji celów osobistych. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście tegoroczne święta sprawiają, że przede wszystkim życzymy sobie zdrowia. I ode mnie też, dla wszystkich moich parafian, dla wszystkich mieszkańców Krosna Odrzańskiego i okolic składam życzenia właśnie bardzo dobrego zdrowia, ale dbajmy też o to zdrowie duchowe. Niech Boża łaska rozlewa się na nasze życie, na nasze rodziny i opromienia nasze plany, nasze marzenia. Życzę też pogłębienia więzi rodzinnych, bo faktycznie czas epidemii sprawił, że z wieloma osobami nie mamy już tak ścisłych kontaktów, jak to było wcześniej. Niech te święta będą świętami więzi rodzinnej, więzi z Panem Bogiem, więzi między nami, w rodzinach, wśród bliskich, znajomych. Jest tyle innych możliwości teraz przez telefon, przez Skype'a, przez różne inne formy, gdzie możemy siebie zobaczyć, nawet będąc fizycznie daleko, ale duchowo bardzo, bardzo blisko. Szczęść Boże na te święta Bożego Narodzenia.